Znam Jezusa. Jezusa poznałam 4 lata temu. I w ogóle urodziłam się w rodzinie katolickiej, jak większość z was. I ja wiedziałam od początku, że jest Bóg. Jakiś Bóg. Wiedziałam, że jest Jezus, że On się nazywa Jezus. Ale w ogóle ja myślałam, że to jest taki odległy Bóg. Że ja się ciągle muszę starać, żeby On w ogóle na mnie spojrzał. Że On siedzi sobie tam gdzieś w chmurach i ja muszę ciągle zasługiwać. I ciągle starałam się być dobrym człowiekiem i ciągle to było małe. Czułam, że to jest małe. Te uczynki, które wykonywałam, to były małe i tak w ogóle ciągle byłam sfrustrowana. Ciągle chciałam być dobra, ale mówię, nie, no dla Boga to jest za mało i w ogóle On na mnie nie spojrzy, to... I w ogóle tak sobie żyłam i pojawiały się różne przeciwności w życiu. I w ogóle jak dorastałam, to zaczęłam się buntować i mówię do Boga, że skoro ja tak mam w życiu, to ja Cię mam gdzieś. Skoro ja do Ciebie wołam, a Ty nic, przecież jestem dobrym człowiekiem. To czemu mam taką kichę w życiu? I w ogóle ważne w moim życiu było to, w moim nawróceniu, że ja słuchałam muzyki rap. I w ogóle ja też utożsamiałam się strasznie z tą muzyką, bo tam było wiele buntu. I pewnego wieczoru natrafiłam na takiego rapera, który zaczął mówić o Jezusie. On wcześniej miał problemy z okultyzmem, takimi różnymi rzeczami i on mówi, że poznał Jezusa. No i ja przesłuchałam tego i jego płyty i tak teraz wiem, że ta płyta jest bardzo prosta. Tam są bardzo proste zdania w ogóle, ale wtedy, nie mając Ducha Świętego, ja uznałam, że ta płyta jest strasznie zawiła jakaś. W ogóle on mówi o takich rzeczach, o których ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. No ale przesłucham tej płyty raz, drugi, trzeci. I tak sobie myślę, że skoro on, taki zły człowiek, mówi, że poznał Jezusa, to ja też chcę. No i zaczęło się moje wołanie do Boga. Wołałam do Boga, tylko to było na takiej zasadzie, że wołałam do Niego i w ogóle bluźniłam Mu. Mówiłam, że czemu Ty tak zrobiłeś, że ja tak mam, w ogóle to Twoja wina. I tak było chyba 3 wieczory. A na 4 wieczór w ogóle Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I to zamiast bluźnić Bogu i mówić, że to On mi coś zrobi, to ja Go zaczęłam przepraszać, że Go nie znam. I wtedy dopiero zaczęła się pokuta. Wtedy ja przeprosiłam Boga za to, że ja żyłam bez Niego. Że to ja Go miałam gdzieś, a to nie O. Że to ja zawiniłam. I taką krótką modlitwą pamiętam, mi nikt nie mówił, co to jest nowe narodzenie, jak oddać życie Bogu. Ja mówię, w ogóle oddaję Ci moje życie w ręce, bo ja już sama nie potrafię, ja się ciągle staram. I poszłam sobie spać, nic się nie stało. Poszłam spać zaryczana. I obudził mnie głos, słyszalny głos, który powiedział: módl się i nie grzesz. I wtedy spadł ze mnie cały ciężar. Wiecie, ja miałam stany depresyjne. Ja już nie wiedziałam, co mam robić. I w ogóle poczułam się tak lekko wtedy, że mogłabym latać pod sufitem normalnie. I wiedziałam jedno, jest Bóg. Nie wiedziałam w ogóle co, jak, gdzie. Wiedziałam, że spotkałam Jezusa. No dobra, spotkałam tego Jezusa. Można by było ludziom o tym powiedzieć, ale jak? Pomyślą, że coś nie tak ze mną jest. Ja w ogóle sama nie wiedziałam, o co chodzi w tym wszystkim. I w ogóle tak czaję i po miesiącu gdzieś podeszłam do mojej siostry i powiedziałam: Martyna, ja chyba Boga poznam. Ona mówi, ja też miesiąc temu. Ja mówię, co, jak to? Ona mówi, zawołała mi ciężaryzm. Ja też. Pierwsza społeczność miałam z moją siostrą. Wiecie co? I tak Bóg mnie w tym wszystkim prowadził. Włączałam YouTube'a i odpalał mi się kazania Derricka Prince'a. I ja mówiłam, Boże, żeby coś było coś takiego w Polsce. Jak ja o tym marzę? W ogóle Derrick mówił i to wchodziło w mojego ducha. Ja niewiele jeszcze rozumiałam. Ale ja wiedziałam, że to jest to w ogóle.
Pewnego wieczoru modlę się do Boga i mówię: Boże, wiem, że jest więcej i ja chcę Ty więcej. I nie wiedziałam, co to jest. I fizycznie poczułam, jak wlewa się we mnie coś ciepłego i zaczęłam mówić językami. I nie wiedziałam, o co chodzi. Zatkałam sobie usta i mówię: ojej, co to jest? Ale wiedziałam, że jest w tym życie, więc zaczęłam się modlić. I tak już zostało. I pewnego dnia mój znajomy wysłał mi linka z ewangelizacji Artura. I w ogóle tak sobie myślę: nie no, co za pajec. Co on mówi? Wydziera się w ogóle. Ale zaczęłam słuchać jego nauczeń, mówię: coś jest w tym. Mówię jak polski Derek Prince. Mówię: to jest to, czego ja chciałam. I zaczęłam budować się nauczeniami Artura i nauczeniami Agaty. Póki ich nie poznałam, wiecie, chodzi o to, żeby być szczerym przed Bogiem. Jeśli będziesz szczery przed Bogiem, to Bóg ci otworzy takie drzwi. Na początku to były kazania na YouTubie. Potem zaczęłam tutaj przyjeżdżać. A teraz tu jestem. I mam się coraz lepiej. I się będę miała jeszcze lepiej. Kiedyś Ducha Świętego zapytałam się, bo właśnie Duch Święty na początku tak mnie prowadzi w taki fajny sposób, taki ponadnaturalny. Odpalały mi się filmiki na YouTubie i mówię: Duchu Święty, czemu mnie nie prowadzisz tak, w taki sam sposób dalej? A Duch Święty do mnie: nie, bo to jest mocne. Bo zaprowadziłem cię już do moich apostołów. I wtedy zrozumiałam, co to jest posłuszeństwo. I zaczyna to realizować się w moim życiu. I to tyle. Amen.